Bez automatyzacji nie ma nowoczesności. Wiele przedsiębiorstw korzysta lub chce korzystać z dobrodziejstw nowych technologii, szczególnie w miejscach, gdzie maszyny mogą bezpiecznie zastąpić ludzi. Z pomysłem dodatkowej zachęty dla przedsiębiorstw wyszły wspólnie Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Jest bardzo dużo badań, które pokazują, że nasycenie przemysłu szczególnie automatami, robotami, jego automatyzacja po prostu bardzo pozytywnie przekłada się na konkurencyjność, na efektywność, no i z czasem również na zdolności eksportowe tych firm. A zarazem my w tym obszarze widzimy, że jako polska gospodarka, jako Polska jesteśmy troszkę do tyłu. Aby zachęcić polskie firmy do automatyzacji, od 1 stycznia 2021 roku będzie funkcjonować podobna ulga podatkowa, jaka obowiązuje na badania i rozwój. Ulga na inwestycje w automatyzację i robotyzację ma wynieść 150% podstawy opodatkowania na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia biznesu. Ma być rozliczana w ramach CIT lub PIT, jednak taka ulga może nie wystarczyć, by polski biznes przekonał się do pełnej automatyzacji. Pandemia na pewno zahamowała rozwój przemysłu 4.0 z tego powodu, że wiele inwestycji zostało po prostu wstrzymanych. Wstrzymanych ze względu na zamknięcie fabryk, ze względu na chęć zatrzymania gotówki u siebie, ze względu na niepewność przyszłości. A z drugiej strony pandemia pozwoliła nam w takim życiu codziennym zobaczyć, jak przystępne są cyfrowe technologie, które właśnie są siłą napędową Industry 4.0. W związku z tym również łatwiej będzie nam podejmować decyzje o wdrożeniach tego typu technologii. To nie oznacza, że pandemia skutecznie zatrzyma automatyzację przemysłu w Polsce. 86% menadżerów wyższego stopnia uważa, że wdrażanie nowych technologii będzie kluczowe dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Tak wynika z raportu firmy Deloitte Przemysłu 4.0 w Polsce – rewolucja czy ewolucja. W przemyśle po prostu są to różnego rodzaju czujniki na maszynach, na oprzyrządowaniu, które mogą nas jako osób zarządzających informować o tym, co się dzieje z parkiem maszynowym, czy są jakieś awarie, nawet przewidywać, czy będą jakieś awarie. I to jest pierwsza rzecz, czyli internet rzeczy. I druga to jest analiza danych, zaawansowana analiza danych, wykorzystywanie sztucznych inteligencji, właśnie dlatego, że łatwo jest nam w firmach produkcyjnych zacząć zbierać więcej danych z procesu. Pandemia, konieczność zachowania dystansu i ulgi podatkowe mogą przyspieszyć automatyzację przemysłu. Według analityków wartość globalnego rynku automatyzacji przemysłu w 2019 roku wyniosła blisko 169 miliardów dolarów i nadal ma rosnąć w tempie około 9% rocznie.